Witam was bardzo serdecznie. Aleksandra Wojciechowicz. Dzisiaj film o miłości. Powiem kilka słów dla rozeznania głębszego, czym jest miłość i spróbuję zrobić takie rozróżnienie na to, czym też jest uzależnienie emocjonalne. Obecnie na mojej grupie na Facebooku Kobieta pełna łaski robimy właśnie takowe rozróżnienie w naszym życiu. I staramy się znaleźć właśnie najgłębsze odpowiedzi na to, czym jest miłość i czy może ona jest tożsama z uczuciem miłości i jak uczucia mają się właśnie ku temu. Pierwsze to oczywiście chciałabym powiedzieć, że uczucia nie są jeszcze miłością, aczkolwiek istnieje pewnego rodzaju taka miłość naturalna która jest więzią, często uczuciową z drugim człowiekiem. Natomiast nie ma takiego uczucia, które mogłoby się w naszym życiu nie zmienić. Otóż, właśnie uczucia są zmienne, dlatego nie należy ostatecznie mylić prawdziwej miłości z uczuciami. Prawdziwa miłość jest niezmienna. A dlaczego jest niezmienna? Dlatego, że jest ukryta w woli człowieka. Człowiek jest wolny. Został stworzony przez Boga jako ktoś podobny właściwie do niego i tą jego najgłębszą tajemnicą jest ta wolność, która nie może mu zostać odebrana w najgorszej sytuacji. Choćby został zniewolony w jakiś sposób zewnętrznie, choćby był zabijany, ostatecznie nie traci swojej wolności wewnętrznej. Która właściwie go upadabnia wręcz do samego Boga, bo pozwala mu wydostać się z jego naturalnej właśnie skóry, naturalnej natury, o tak, że, że po prostu przekracza to zwykłe człowieczeństwo. I aż jesteśmy wezwani do tej boskości, czyli możemy miłować nawet naszych nieprzyjaciół. Czyli to nasze uczucia, które często są kojarzone z miłością. Mogą właściwie być uczuciami przeciwnymi, a nadal możemy kochać. Możemy czuć nawet nienawiść do kogoś, złość. Możemy być kuszeni nawet w uczuciach do jakichś agresywnych czynów do drugiej osoby. Natomiast nic to nie jest jeszcze przesądzone. Ostatecznie w naszej woli jesteśmy wolni i właśnie z wysokości krzyża możemy przebaczyć, możemy błogosławić i możemy nadal. Dobra, czy dla naszego oprawcy, czy po prostu dla drugiego człowieka. I to jest miłość. I często jest to właśnie miłość, ta najwyższa, Agape. Natomiast oczywiście istnieje też miłość eros, która jest taką miłością, która się rodzi w człowieku, czy budzi się jak taki ogień, lawa, która potrafi być silniejsza właśnie od naszej ludzkiej natury. I istnieje to, to, takie pociągnięcie ku drugiemu człowiekowi. Czasami mówimy: No, nie wiadomo, dlaczego ta osoba na nas tak wpływa, tej osoby pragniemy, nie wiemy, dlaczego ten amor przelatujący strzela strzałom, i właśnie ta osoba, a nie inna, trafia do naszego serca. I tutaj właśnie z dziewczynami na grupie robimy takie rozróżnienie, bo dużo jest takiego uzależnienia tutaj emocjonalnego. I rzeczywiście potem po latach czasami nawet widzimy, że ach, te uczucia uległy zmianie, że ta osoba była w naszym sercu, kochaliśmy ją, a teraz odeszła, albo zajęła miejsce, jakaś inna osoba zajęła to miejsce. No właśnie, że istnieje też taka naturalna miłość, która jest bardzo silna i nawet której nie trzeba pomagać. Natomiast jeszcze nie jest to ta miłość, do której jesteśmy wyzwani. Bo tak, że ta miłość prawdziwa ona może być oparta na naturze i właściwie łaska, prawdziwa łaska buduje na tej naturze. I do prawdziwej miłości oblubieńczej, ta pierwotna, naturalna miłość, myślę, że jest niezbędna. Kiedyś usłyszałam takie świadectwo jednego z księży, do którego przyszła para, która chciała dać właśnie zapowiedzi, że chcą wziąć ślub. I po chwili rozmowy ksiądz rozpoznał, że, ale słuchajcie, ja nie czuję, żebyście się kochali. I, i w tym rzecz, że bardzo niebezpieczne jest, a może najbardziej niebezpieczne jest wtedy, kiedy tej naturalnej miłości w związku nie ma, gdzie jest jaka, jakiś rozum. Jakiś, jakaś mądrość, że właśnie z tą osobą będzie mi w życiu dobrze, że może ma jakieś zasoby. Natomiast tak najgłębiej, to ta miłość ludzka, ona istnieje i ona jest zakorzeniona w uczuciach, jeżeli mówimy o tej miłości oblubieńczej. Natomiast te uczucia z czasem mogą się zmienić. Dlatego najgłębiej, jeżeli chcemy, żeby ta miłość się rozwijała, jeżeli chcemy, żeby była trwała, to należy ją zakorzenić w woli. I po to też jest sakrament małżeństwa, czyniący pewnego rodzaju godność obu osób. Ten szacunek do drugiej osoby, to, to przymierze tej miłości, właśnie, że istnieje jakiś przymierze miłości, tak jak również w tej miłości filia, w tej relacji przyjaźni, takiej również intymnej miłości do jakiejś osoby gdzie następuje to przymierze miłości, że ja Ciebie nie opuszczę, że będę na Twoim grobie, że ja będę Ciebie kochać, jeżeli to jest miłość eros, oparta na naturze właśnie, ale ona również musi być zakorzeniona ostatecznie w woli, żeby te uczucia ciągle transformować w nas i ku sobie na dobre i wspomagać tą miłością właśnie łaską najlepiej. Mocą sakramentu świętego. Więc tak mi przyszło, żeby podzielić z wami takimi moimi myślami odnośnie prawdziwej miłości, która ostatecznie oczywiście zakorzeniona jest w woli najgłębiej człowieka, a nie tyle w naszych uczuciach, które bez łaski mogą się zmienić w naszym życiu. Dziękuję, że jesteś na moim kanale, za to, że subskrybujesz mój kanał. Proszę o polecenia go innym i oczywiście polubienia. A kobiety zapraszam na moją grupę na Facebooku Kobieta Pełna łaski. Do tej grupy link będzie w opisie do tego filmu. Pozdrawiam bardzo serdecznie.